Witam Was serdecznie w magazynie sportowym siatkówki Punkt Set Mecz. Rozpoczniemy od kadry U20, która rozpoczęła przygotowania do Olimpijskiego Festiwalu Młodzieży Europy oraz Mistrzostw Europy. Z nowym trenerem w Zakopanem zaczyna się zgrupowanie. Drużyna opiera się na mistrzach świata z przed roku i brązowych medalistów z 2020 roku. Najważniejszy w imprezach tego sezonu poprowadzi ją Mateusz Grybda, który zastąpił Michała Bąkiewicza. 33-letni trener zadebiutuje pod koniec lipca. Reprezentacja U20 zaczęła przygotowania 20 czerwca w Zakopanem, a zgrupowanie potrwa do 30 czerwca. Od 3 do 13 lipca Mistrzowie Świata będą trenować w Krośnie, skąd przeniosą się do Katowic. Nastąpi do 15 lipca i potrwa do 23 lipca. W kadrze są wszyscy złoci medaliści Mistrzostw Świata w Iranie, a także dwie nowe twarze. Radosław Puczkowski i Jan Liczyńczyk, obaj na przyjęciu. Po Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy, który odbędzie się na Słowacji, siatkarze dostaną kilka dni wolnego, po czym zaczną przygotowania do Mistrzostw Europy U20, które odbędą się we Włoszech 17-25 września. Polacy awansowali do nich, wygrywając turniej kwalifikacyjny w Toruniu. Wszystkich rywali Polaków poznamy na początku lipca. Na razie na ten czas znamy, to są Włosi, gospodarz, Serbia, Portugalia, Bułgaria, Czechy oraz Słowacja. Tak, przygotowania przygotowujące się do Mistrzostw Europy, teraz przejdziemy do reprezentacji U22, przygotowujące się do Mistrzostw Europy, reprezentacja siatkarzy U22 rozegrała 2 z 2 zaplanowanych sparingów i pokonała w nich reprezentację Holandii 2-1. No oczywiście to jest jeden z Holandia, to jest jeden z uczestników Mistrzostw Europy. Mistrzostwa Europy do lat 22 zostaną rozegrane w dniach 12-17 lipca w Tarnowie. Do imprezy reprezentacja Polski prowadzona przez Daniela Plińskiego przygotowuje się w Pile. To już trzecie zgrupowanie, bo wcześniej kadrowicze trenowali w Nysie i w Toruniu. Potrwa ono do najbliższego piątku, po czym siatkarze dostaną 2 dni wolnego, by w tym samym miejscu zacząć kolejny obóz. Po nim udadzą się do Tarnowa na Mistrzostwa Europy. Po każdym zgrupowaniu z drużyny wypada 2 zawodników, którzy przegrali rywalizację o miejsce w składzie. W porównaniu ze zgrupowaniem w Toruniu brakuje środkowego Damiana Dadziwona i rozgrywającego Mikołaja Sołtarskiego. Tak. No zobaczymy, jaki pomysł będzie miał na reprezentacji Daniel Pliński. Teraz przejdziemy trochę do kobiecej siatkówki. Włochy umocnią swoją wiodącą rolę w ogoszczeniu międzynarodowych rozgrywek siatkówki, organizując w 2024 roku Mistrzostwa Europy Kobiet U22. Włochy będą gospodarzem Mistrzostw Europy 2024 Kobiet U21,
ponieważ od edycji 2024 CEF, Europejska Federacja Siatkówki, wyrównała limit wiekowy dla mężczyzn i kobiet do U22. Przypomnijmy, że Włochy są nie tylko aktualnymi mistrzami świata U20, ale także srebrnymi z ostatniej edycji mistrzostw U18. No niestety, siatkarki reprezentacji Polski w turnieju na Filipinach, gdzie nie ułożyła im się najlepiej gra i uległy gładko Japonii 3-0 oraz USA 3-0, wygrały 3-2 z Tajlandią i przegrały 3-2 z Belgią. Spadły przez to w rankingu światowym FIVB z 10 na 11 miejsce. Teraz przejdziemy do kadry, do reprezentacji seniorskiej. Jak wiadomo, już jutro reprezentacja Polski weźmie udział w swoim drugim turnieju Ligi Narodów. Tym razem podopieczni Nikola Grbicza zagrają w Bułgarii, a szkoleniowiec biało-czerwonych w składzie na zbliżającą się rywalizację dokonał kilku korekt, kilku zmian. Trener Grbicz podał listę 14 zawodników. Do kadry wrócili zawodnicy Zaksy Kędzierzyn-Koźle, Marcin Janusz, Kamil Semeniuk czy Aleksander Śliwka. Po raz pierwszy za to na parkecie kibice będą mieli okazję zobaczyć naszego kapitana, kapitana reprezentacji Polski, a mianowicie Bartosza Kurka. Sam jestem bardzo ciekaw jego występu. Będzie on pełnił duet atakujących z Łukaszem Kaczmarkiem. Tak, już pierwszy swój mecz Polacy rozegrają jutro z przeciwnikiem będzie Brazylia. Mecz rozpocznie się o godzinie 16. Natomiast już następnego dnia, 23 czerwca, Polska podejmie Kanadę. Mecz rozpocznie się o 12.30. Dwa dni później, czyli 25 czerwca, Polska podejmie Australię. Mecz się rozpocznie o 15.30. No a dzień później, czyli na zakończenie turnieju, 26 czerwca podejmiemy USA o godzinie 15.30. Miejmy nadzieję, że to będzie udany turniej dla naszej reprezentacji, choć tutaj wymagającymi reprezentacjami są oczywiście reprezentacja Brazylii, z którą zawsze toczyliśmy ciężkie boje. No chociaż te dwa finały Mistrzostw Świata nie były tak ciężkie, bo było 3-0, po 3-1. No i USA, wiadomo, USA też jest groźne. Australia też tutaj może troszeczkę namieszać. I też Kanada jest taką reprezentacją nieobliczalną. No, zobaczymy, już jutro można śledzić te mecze, tak. Zapewne na antenie Polsatu Sport, jak i zapewne w telewizji polskiej na kanale TVP Sport. Tak, tak mi się wydaje. Jakby mi się udało jutro, to może nawet postaram się przeprowadzić transmisję na żywo, live'ika tak zrobić. No ale zobaczę. To na razie tyle. Zachęcam do śledzenia kolejnych magazynów. Pozdrawiam.